Okej. Okay. Witamy Państwa na bazie. Oj, no właśnie, witamy, a ja muszę przeczytać kogo. Ojej. Już. Dlatego tutaj z pieskami, z kotkami walczę o miejsce i zapomniałam. Dobra. Jesteśmy na bazie numer 1. Wszystkie 3 osoby idą do laboratorium. Tutaj pierwszą nagrywam, bo puszczę zaraz też, bo ktoś tam czeka na wiadomości, bo to jest pilna sprawa. I zapraszamy do laboratorium. Idzie Cornelia Claudia, hasło od mamy. Następna jest Danuta, hasło od Joanny. I Karolina Magdalena, hasło od Joanny. One, te dwie następne zrobimy troszeczkę później, bo teraz jest wieczór i chodzi o ten szybki przypadek, dlatego dobrze, musimy wziąć tą jedną. I teraz tak, 10 cywilizacji przybyło przyglądać się, już tam czekają, była oczyszczona i teraz Cornelia Claudia, bo kręgosłup siada dziewczynie. Dobra, okay. Simone, Bright, yep. Wszyscy czekają, dobra. I teraz tak, K-O-R. K-O-R-N-E N-E L-I-A L-I-A Zweite K-L-A K-L-A U U-D-I-A D-I-A Dobrze. Okay. I do laboratorium. Słyszysz jeszcze co? Marmor czyż? Jest, ukazała się na stole marmurowym. To jest gen, że mam praktycznie kompletny körper. I skan obejmuje całe ciało, teraz przechodzi, bierze namiary, za chwilę wyjdzie dany organ na zewnątrz, który ma tam ratę przeglądnąć i zobaczymy, co będzie. Es kommt halt zum Vorschein die Wirbelsäule, die komplette, also von oben Kopfansatz bis ganz nach oben. No i cały kręgosłup od czaszki do kości ogonowej wyszedł na zewnątrz. I teraz ratę. Man sieht jetzt halt, dass diese Bandscheiben zwischen den Wirbeln, dass die halt teilweise einer kräftiger ist, einer schmaler ist, also das Unterschied. No i już są widoczne wszystkie poduszeczki. Jedne są w dobrym stanie, inne są minimalne już i znowu bardzo zróżnicowane są poduszeczki między kręgami. So, das ist jetzt wieder das erste, was nochmal macht, also erfüllt jetzt diese Bandscheiben, jede einzelne wieder. I teraz Rafael takim specjalnym, specjalną energią wypełnia właśnie te brakujące, te poduszeczki, które już zużyte jakby były, na zaniknięciach są, wypełnia je specjalną energią, uzupełnia. Gut. Jetzt haben die eine gewisse Stabilität wieder drin, sagt Rafael. Rafael mówi, że teraz dostaną, są ustabilizowane te kręgi poprzez wypełnienie tych poduszeczek. Jetzt sieht man halt auch wiederum die ganzen Nervenbahnen, wo halt da an der Wirbelsäule. I teraz wyszły wszystkie nerwy, właśnie obraz unerwienia od głowy, cały ten ośrodek, centrum nerwowe, które idzie przez kręgosłup. Jetzt sieht er da halt an verschiedenen Stellen, sieht es aus, als ob der Nerv eingeklemmt ist. Jetzt muss er das wieder, macht eine Energie drauf, wo das praktisch wieder lösen tut, also entspannen tut nicht so Nerv. No i właśnie w dużo miejscach te energie, które są na kręgosłupie, na tym całym, są po prostu jakby pościskane, pomiażdżone, przymiażdżone. I teraz Rafael, wezmę te. Das ist so eine Energie, wo praktisch diese Nerven wieder aufbaut, sodass sie, die sind jetzt gerade wie so starr, also sodass sie dann halt immer so Schmerz auslösen. No i właśnie te, mówi, te przyciśnięcia, te zmiażdżenia tych nerwów, że wywołują straszne bóle, musi mieć ta kobieta i on wypełnia, to jest znowuż, bo te energie to są różne, to nie, no, o tym nie mówimy. To się zna na tym Rafael, tylko jakby wszystko nazywane jest energiami, ale to są różne rodzaje. I on właśnie tam teraz te nerwy wypełnia, te unerwienie i te właśnie... Die sollen sich entspannen, die Nerven, weil sie wieder angespannt sind. Są, no, jakby ponapinane te nerwy w niektórych miejscach i ta energia ma porozluźniać właśnie
te nerwy, żeby nie było bólu. Dass praktisch die Nerven wieder schön fließen kann, also diese Informationen, te impulsy właśnie teraz będą przebiegać równomiernie, bo były poprzerywane te impulsy informacyjne i nie funkcjonowało. Die wollten sie operieren, die Ärzte. Das Raphael meinte, man sollte noch jetzt ein bisschen die Energie arbeiten lassen. Es kann, er sieht es so, es könnte noch um einiges besser wieder werden mit dem No, Raphael mówi, żeby odczekać, żeby nie poddawać się operacji, odczekać ten proces, żeby doszło do stabilizacji. A potem się okaże, być może, że musi jeszcze raz zmagzajn noch mal muss die zum Laborodane. Also, wird sie selber merken, dass, wie sie sich fühlt. Also, mówi, że sama będzie odczuwała właśnie ten moment, jakby jeszcze raz i dostarczyć tam energii i zabezpieczyć, nie? Jak szybko się zużyje ta energia, którą on tam zastosował. Jetzt, do stabilizacji i do odbudowy. Das war zum Aufbau, diese. Praktisch, dass die Nerven wieder schön funktionieren können, dass diese starren Muskeln. Und diese Scheiben, Bandscheiben? Ja, die sind ja aufgefüllt worden, aber er ist ja damit noch nicht fertig. Er hat jetzt bloß. No właśnie, to jeszcze. Weil die Nerven jetzt. Pierw zajął się, właśnie wypełnił poduszeczki. Potem ważniejsze, najważniejsze było dla niego właśnie, żeby te nerwy ustabilizować i je. Nie mówię rozpuścić, no rozluźnić, żeby mogły funkcjonować całe unerwienie kręgosłupa. I teraz znowu już powróci do poduszeczek dalej. So, jetzt kommt nämlich jetzt, ale nächstes kommt jetzt so noch eine Röhre um die komplette Wirbelsäule. I zakłada taką rurę energetyczną na całą długość kręgosłupa. No, ja, also to jest broni jetzt um die komplette Wirbelsäule, diese Röhre rumgekommen. Jetzt sieht man halt auch noch, sagt Raphael, diese Muskulatur, wo da am Rücken komplett und Nacken ist, dass die halt dadurch jetzt auch sehr angespannt ist und no i teraz właśnie poprzez te problemy, które wystąpiły, bardzo zniszczyła się muskulatura tam właśnie na całych plecach. Jest bardzo osłabiona i taka poszczępiona, jakby mówię, niestabilna. Jetzt hat er also komplett vom Nacken, die Schultern und runter, der Rücken, erstmal alles sauber gemacht. Jetzt werden die verschiedenen Muskeln halt wieder komplett aufgebaut mit Energie. No i wyczyścił tam te muskuły, bo to się zbiera brudna energia. I wypełnił właśnie też energią do regeneracji mózgu. Jetzt also jetzt ist wie so eine von außen kommt jetzt wie so eine Halskrause noch drüber über der Hals und i nakłada taki szal energetyczny, stabilizuje kark. Und dann halt hier vorne, also von Brustkorb, also es ist wie so ein Korsett, ja, geht zum Korsett, also energetyczny gorset od ramion na całe plecy, stabilizacja całego układu właśnie kręgosłupa, mięśni i teraz będzie to tak długo ten gorset energetyczny, on potem zniknie, wsiąknie, będzie podtrzymywał właśnie proces regeneracji. Also das ist halt alles so komplett da bleibt, wo es soll. Das ist jetzt so weit, was er machen kann. Mówi, to jest na razie wszystko, co mógł zrobić, zrobił. Und von diese, wo der Schwindelanfälle und diese Ohnmacht. Das ist vom Nervensystem, wo nach oben in den Kopf, also in den Kopf geht. I napady, nie, jak to się mówi, omdlenia czy zawroty są od właśnie od kręgosłupa, od tego systemu nerwowego w kręgosłupie, bo tam się wszystko dzieje. I andere Sache, ob die Klawiterapie. Body Map, weil die Gabi merkt schon, ganze Zeit Kopf, Rücken, Hände und Füße. Ob das jetzt unterstützt oder ist gegen den Moment. Pytam się, czy ta klawiterapia teraz, która jest tam stosowana właśnie u niej, czy to teraz jest pomocna, czy przeciwieństwo? Nie wiem, Raphael odpowie, bo się zdarzy. Also was Raphael jetzt sagt, also zur Zeit sollte es wirklich die Kopf
Partie eigentlich aussparen und auch die Nackenpartie, sondern einfach, also die Schultern kannst du davon machen, aber nicht direkt auf der Wirbelsäule, rechts und links an der Wirbelsäule vorbei und geht und, auch. Kopf und Kragen nicht. Nee, weil da jetzt die Energie... Właśnie mówi, że w tym teraz jest energie pozakładane są i na głowie, na karku nie może robić klawiterapii, ale na, tu na mięśniach, na ramionach i tylko na mięśniach koło kręgosłupa. Nie na kręgosłupie, nie obstukiwać, bo tam teraz działa energia i to może chaos stworzyć. Ale na tych mięśniach koło kręgosłupa tak. Ja, weil also sie soll halt die Wirbelsäule, wo man sieht, also wo man spüren kann, soll sie auslassen, aber rechts und links kannst du es machen. Jeszcze raz powtarza, te kości, które widać od kręgosłupa, nie obstukiwać, tylko te mięśnia po lewej, po prawej stronie, karku nie stukać i głowy nie. Warum soll nicht Kopf jetzt schonen? Weil die Nerven jetzt gerade... Das würde das alles überreizen. Also, a, bo teraz właśnie Rafael mówi, że obstukiwanie głowy i karku to by te nerwy teraz podrażniały w tym procesie teraz regeneracji. Teraz one potrzebują spokój, żeby ich nie poddrażniać, bo to jest podrażnianie nerwu, tak samo, nie? Właśnie klawiterapia. I to jest pomocne, ale w tym momencie nie. Hm? Weil das aktiviert ist ja und das ist ja durch die Energie, die Nerven sollen sich ja entspannen und wieder richtig funktionieren. Mag sein, durch die letzten Tage intensive, mag sein, dass die ist dazu geführt, dass die hat diese... Schwindelanfall, meinst du? Das könnte so sein, dass das, weil das halt gerade alles gereizt. So gereizt ist und jetzt halt gerade diese Energie das zum Entspannen bringt. So. No być może Rafael mówi, że ostatnie właśnie te dni w tym stanie, który jest, było to obstukiwanie intensywne głowy, karku, że to mogło doprowadzić właśnie do zawrotów, się dostaje zawrotu głowy, tak? Bo to podrażniło jeszcze więcej właśnie ten system nerwowy. A teraz to musi się wszystko uspokoić. Mięśnia tak, a układ kostny nie. Kark nie i głowa w tym momencie nie. Dopiero i być może będzie musiała przyjść jeszcze po jakimś czasie na sprawdzenie stan, być może energii trzeba dodać, albo Rafael powie, że wszystko w porządku, proces jest zamknięty, albo będzie musiał jeszcze coś dołożyć. Nie wiem. Powiedział, że wizyta będzie sama odczuje ten moment. Okay, gut, das war's. Also der Scan ist auch weggefahren. Scan już wjechał pod stół. Ja, sie sitzt da, man sieht halt, dass die Tränen gerade alle laufen. No, łzy płyną, siedzi na stole. Jesus tut sie gerade beruhigen. Jesus uspokaja ją, rozmawia z nią. Sie wird jetzt ruhig. Uspokaja się też. Poprzez. Bedankt sich, ja. Składa podziękowanie. Und verabschiedet sich jetzt. Żegna się. Kopia odbiera ciasto ciała. Dobrze? Cieszymy się, że Rafael może pomóc, że mamy tą możliwość na bazie. I teraz robimy przerwę i następne dwie osoby rano robimy. Dzień. Dobrze. Witamy Państwa po przerwie i następne dwie osoby do laboratorium. Zapraszamy. Danuta. Wszyscy gotowi? Simon? Okay, D-A. D-A. N-U-T-A. N-U-T-A. Mhm. Okay. Wir sind im Labor. Auf dem Marmortisch ist sie schon. Już jest na stole marmurowym. Jetzt ist der Scan über dem kompletten Körper. I Scan teraz obejmuje całe ciało. Sieht man als erstes das Herz. I serce teraz wyszło, układ krwionośny. Na zewnątrz ten obraz tego i Rafael przegląda. Okay, man sieht also die aura, sieht man schon, dass da halt sehr schwach schon ist. No aura wokół tego organu serca jest bardzo słaba. Zostanie potem nowym. Sieht man halt wirklich das Herz selber. Man sieht da, dass halt auch ein bisschen verunreinigt ist, nicht stark, aber ein wenig und es wird halt gesäubert. No jest się brudna energia tam uzbierała dookoła, teraz oczyszcza Rafael.
Habe ich das letzte. Jetzt wird das Herz wieder halt eine Energie, damit es wieder gestärkt ist. Also das ist halt Muskeln. Ja, das Muskeln. Ja, ja, bei dem Muskel halt. Mówiłabym, że ten muskuł sercowy jest osłabiony i teraz specjalną energią zasila, żeby wzmocnić muskuł, to całe serce, całe muskuł. I zakłada dookoła energetyczną siecią, żeby po prostu będzie dostarczać nas tą energię na wzmocnienie serca, tego muskułu, żeby się zregenerowało, to też będzie proces trwał, ale jest. Sieht man halt die ganzen, also vom Herzen aus die ganzen Arterien, Venen. Wszystkie, cały obraz tych arterii, żył, wyszedł na zewnątrz i przegląda. Wszystkie przewody krwionośne przegląda na całej chwili. Alle erst gesäubert mit einer Energie, weil die halt an verschiedenen Stellen mal schwächer sind. Mówi, że na, w różnych miejscach te żyły, te układ krwionośny jest jakby niepoprzerywany, ale takimi brudnymi energiami jest po prostu i zakłóca krążenie krwi, odczyszcza z tego. So, jetzt kommt so wie so eine goldene Energie, wo jetzt praktisch diese ganzen ja, Verbindungen auffüllt von i złota energia teraz pływa i rozprzestrzenia się na całym układzie krwionośnym. To ustabilizuje, że nie będzie skakało ciśnienie poprzez to właśnie tam, gdzie poprzerywane te miejsca były. Ta krew nie mogła krążyć. Gdzieś się zbierała, tworzyła ciśnienie w innym miejscu. Tak nie mogła przepływać przez cały organizm. Sieht man halt die komplette Aura vom Herzen und von deiner, also vom Kreislauf und die wird jetzt halt auch wieder aufgefüllt. I teraz cały układ krwionośny obkłada specjalną aurę, ja? No to aurą teraz, bo pierw serce obłożył, a teraz jeszcze raz aura całego układu krwionośnego jest nakładana. Rafael mówi, że teraz jest fajnie się wyrównało. Teraz wszystko przepływa i wyrównało się dobrze. No, Rafael mówi pierwszy stres, unikać stresu. Stres to jest numer jeden, to jest zabójca różnych organów po prostu. I stres. Pamiętajcie zawsze, ja może od ciebie dodam, że sytuacje stresowe, no to macie, te programy powodują to taka sprawa. Ale w dzisiejszych czasach my mamy co parę minut jakiś stres tu przychodzi. Denerwujemy się, ale jeżeli przemyślimy, to dlaczego ja się mam stresować, że mi pies kupę zrobił, przecież to mogę sprzątać. A nie, że będę się wyzywać psa, bo to nie mógł być wiosła, że nie mógł wyjść, tak? No, to jest jeden przykład. Ale że to coś dziecko kubek zrzuciło, coś się wylało. Wszystko powoduje stres. Gdybym mam to, mogę sprzątnąć, mogę coś zamieć, mogę to. To jest sprawa, jest to tak auch wenn der Körper jetzt eingestellt ist, auf irgendwelche Tabletten wirklich ein Blutdruck jetzt auch gleich absetzen. Also es muss wirklich unter Kontrolle langsam. Ja, Rafael, prosi jeszcze tą osobę, tą Danutę. Dajcie Danutę. Że jeżeli zażywa jakieś środki medyczne, to nie może od razu odstawić. Musi pod kontrolą odmieniać ten organizm. Michał, stół. Usiadła sobie. Ja.
Man merkt es ihren Körper, fühlt also richtig. Mówi, że dobrze się czuje, że czuje takie wspaniałe, ma dobre uczucie, odczucie. Bedankt sich. Dziękuję się wszystkim. Jetzt verabschiedet. Żegna się. Kopia odebrała. I połączenie ścian. Cieszymy się, że i tej osobie Rafael, no on wszystkim pomaga, tam nie ma nikogo, nikogo nie odsyła, tylko albo nie mają swoją technologię i możliwości. Także to jest dobrze. Cieszymy się tego, że wiemy. Mówi, że w razie czego, jak dojdzie do sytuacji znowuż takich myślowych, żeby ten brud energetyczny tam się nie zbierał. To jest ten balsam, to jest taka ochrona, żeby nie doszło do nagłego znowu zabrudzenia mózgu. I wtedy ten brud tworzy chaos, tworzy depresję, niepokój, bo wtedy nie działa, nie? Wtedy informacje, to jest centrum całe informacyjne i tam dochodzi do zakłóceń potem. Człowiek jest niestabilny. Ist jetzt schon weiter gewandert, also bis unten an die Hüfte. Man sieht jetzt vom Nacken bis zur Hüfte. Und jetzt sieht man halt, dass die Wirbelsäule vor. I teraz już wyszedł obraz całego układu kostnego tułowia, przede wszystkim no. Jak żel. I tam on właśnie wypełnia te poprzeczki. I zakłada energię, które się przez cały ten boks do stabilizacji. I ta energia będzie cały czas przy. No.
Stabilizacji, aż tak długo, aż będzie potrzebna, będzie tak długo ta rura energetyczna, regeneracja. Röhre hat halt auch die Aufgabe, also die Wirbelsäule in der richtigen Stellung zu halten. No i właśnie ta, mówi Rafał, że ta rura wspomaga utrzymywać ten cały kręgosłup, tą całą kolumnę, po prostu w pozycji takiej, jaka powinna być. Wirbelsäule ist jetzt praktisch fertig. Und jetzt sieht man, dass halt die Muskulatur da an der Wirbelsäule entlang, die nach vorne steht. Und dass man sieht, dass die sehr, sehr hoch ist. No, mówi, że muskuły na plecach są zachowane. I ona tutaj są muskuły w tej ścieżce. No i taki specjalny handuch, jak taki potężny ręcznik, ja to nazywam płaszcz energetyczny, obłożył od ramion, tu od właśnie te muskuły na karku, ramiona, całe muskuły na plecach, aż do pośladków i to się zespaja z tymi muskułami, to już to zostanie i będzie pomału regenerowało muskuły, tak żeby odżywi muskuły ta energia. Mówi zrobione. Teraz na kolana jedzie z Kami. No i teraz Już skan jechał pod stół. Teraz usiadła w pierś i teraz zeszła do stołu. Mówi, że takie ma odczucie takiego napływu zdrowia i siły. No, podchodzi się do każdego, bierze w ramiona, bardzo się dziękuję. Żegna się i już kopia odbiera połączenie się z ciałem. Bardzo się dziękuję.